Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na niego, na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. Przed chwilą słyszeliśmy fragment Ewangelii, w którym przedstawiony został Jezus wypędzający kupców ze świątyni. To wprowadziło Jezusa w gniew. Jakże trudno nam go wyobrazić sobie gniewającego się na kogokolwiek, tego, który przecież był miłością. Ale tak właśnie postąpił Jezus w stosunku do tych, którzy naruszyli świętość świątyni, którzy zachowali się w świątyni niegodnie. Przecież świątynie były zbudowane po to, żeby wielbić Boga. To miało być centrum spotykania się z Bogiem. A tymczasem Żydzi urządzili sobie tam plac targowy. To było prawdziwe zbezczeszczenie miejsca świętego. I reakcja Jezusa nie mogła być inna. Ale też w Piśmie Świętym nie tylko świątynią nazywany jest budynek, w którym człowiek spotyka się z Bogiem, ale także ludzkie ciało. W jednym z listów apostoł Paweł napisze: czyż nie wiecie, że jesteście Bożą świątynią, bo mieszka w was Boży Duch? W każdym z nas mieszka Duch Święty. Od momentu Chrztu Świętego otrzymujemy od Niego codziennie kolejne łaski, dary. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy wielkie, konkretne Boże pomoce, które mają nam pomóc stawać się coraz bardziej świętymi. Ale trzeba zadać sobie pytanie, co dzieje się ze świątynią mojego ciała? Czy Bóg zawsze patrzy na mnie z radością, widząc, jak ja traktuję tę świątynię? Czy raczej smuci się, martwi, a może wpada w gniew, jak Jezus w świątyni? Jak traktujemy swoje ciało? Czy raczej traktujemy je jako przedmiot użycia, przyjemności? Czy raczej z pełną świadomością, że moje ciało zostało mi dane właśnie po to, abym w nim mógł spotkać się z Bogiem, aby Bóg mógł się tam czuć jak najlepiej? Myślę, że za każdym razem, kiedy przystępujemy do spowiedzi, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele mamy na sumieniu w tej materii, że nie potrafiliśmy dobrze, rozsądnie korzystać z własnego ciała, z naszych zmysłów. Niektórzy z tego powodu mają w sobie żal i mówią: co mogę zrobić, żeby wynagrodzić Bogu, żeby to się nie powtarzało, żebym był mocniejszy do walki z grzechami? I Matka Boża przychodzi z bardzo konkretną odpowiedzią. Objawiając się w wielu miejscach na świecie, mówi: pokutujcie, potrzeba waszej pokuty. Ale wielu też pyta: ale co to znaczy pokuta? Jak ja mam pokutować? Nam pokuta często kojarzy się choćby z tym, co zadaje ksiądz po spowiedzi świętej. Jeżeli słyszymy wezwanie Matki Bożej: pokutujcie, to ktoś powie sobie: no przecież pokutuję. Ilekroć idę do spowiedzi, dostaję pokutę, odmawiam ją i sprawa załatwiona. Ale to nie o taką pokutę Matce Bożej chodzi. Ktoś jeszcze powie: no pokutuję, w każdy piątek nie jem mięsa. A nawet jak przychodzi Wielki Post, odmawiam sobie cukierków i czekoladek. Pokutuję. Ale Matka Boża mówi: nie o taką pokutę mi chodzi. No to o jaką pokutę chodzi Matce Bożej, skoro to jest dla nas takie ważne?
No właśnie, może najpierw trzeba by się zastanowić, jak bardzo to jest ważne, dlaczego mamy pokutować. Przede wszystkim Matka Boża przypomina, że pokuta jest jakąś formą zadośćczynienia za grzechy, które popełniliśmy tutaj na ziemi. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że za nasze grzechy musimy pokutować. To nie tylko chodzi o to, że ja pójdę do konfesjonału, wyspowiadam się, grzech jest mi odpuszczony i idę sobie od razu do nieba. Za grzech trzeba także odpokutować. I pokuta nie jest realizowana na ziemi, przechodzi do czyśćca, ale trwa o wiele dłużej i jest o wiele bardziej bolesna niż nawet największe cierpienie, które człowiek może sobie zadać w formie pokuty tutaj, żyjąc jeszcze na tym świecie. Dlatego tak bardzo ważne jest odpokutowanie zła, które się popełniło. Pokuta jest także ważna, ponieważ dzięki niej człowiek zdaje sobie wtedy sprawę, co to znaczy grzech. Że to jest bardzo konkretne uderzenie w Boga, że to jest jakieś zło, którego należy unikać. To właśnie pokuta nam to uświadamia, że za każdy grzech Jezus musiał cierpieć na krzyżu. Więc ja pokutując sam zadaję sobie jakieś formy cierpienia, umartwienia nazywamy to. I widzę, to jest dla mnie coś trudnego, niewygodnego, a więc następnym razem już się zastanowię, zanim zgrzeszę. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że przecież każdy mój grzech był cierpieniem zadanym Jezusowi. A więc pokuta uczy nas właściwego stosunku do grzechu. To nie jest już dla nas takie bardzo obojętne, że jesteśmy w grzechu. Że za tym zawsze idzie cierpienie Jezusa Chrystusa. To rozumie człowiek, który pokutuje za grzechy. Ten, który nie pokutuje, nic sobie nie robi z grzechu. Może żyć długie lata w grzechach i co mi tam? Co mi tam, że Jezus cierpi każdego dnia przez to moje życie w grzechu? Pokuta też pokazuje nam, że naszym przeznaczeniem jest niebo, a nie piekło. Człowiek pokutujący robi wszystko, żeby dostać się do nieba. Niepokutujący w ogóle nie myśli o tym, co go czeka po drugiej stronie. Pokuta też umacnia nas do walki z pokusami, uświęca nas. Powoduje, że wtedy lepiej zaczynamy traktować swoje życie, to, co od Boga otrzymaliśmy, nasze talenty, ciało i tak dalej. Wiemy, że to są konkretne środki, narzędzia, które mają nas prowadzić do zbawienia, a nie po to, żeby się tylko świetnie bawić na ziemi. I w końcu też pokuta nadaje naszej modlitwie szczególną moc. Wiedzą o tym święci, wiedzieli o tym na przykład święty proboszcz Zars, czy święty ojciec Pio, czy także nasz święty Jan Paweł II. Ilekroć modlili się w jakiejś szczególnie ważnej intencji, to dokładali do tej modlitwy jakiś rodzaj pokuty, umartwienia. I wierzyli, że dzięki temu ta ich modlitwa nabierze specjalnej mocy. I rzeczywiście tak było. Więc dlatego mamy pokutować z tych właśnie powodów. Ale jak mamy pokutować? I tutaj właśnie z odpowiedzią przyszła Matka Boża do pewnego włoskiego kapłana, księdza Stefano Gobbiego. I w 1981 roku powiedziała do niego: najmilsi synowie, przyjmijcie zaproszenie do nawrócenia się, do którego Kościół was zachęca. W tych czasach wasza niebieska mama prosi was o dzieła pokuty i nawrócenia. Niech modlitwie zawsze towarzyszy wewnętrzne i owocne umartwienie. Umartwiajcie wasze zmysły, aby móc panować nad sobą i nad waszymi nieuporządkowanymi namiętnościami. I tutaj przerwę, jeszcze będę wracał do tego, co mówi Matka Boża, ale już chciałbym pochylić się i wytłumaczyć to, co tutaj zostało powiedziane. Bo powiedziała Matka Boża wiele bardzo ciekawych spraw. To, co na początku mnie jakoś szczególnie dotknęło, to właśnie to, kiedy Matka Boża powiedziała: przyjmijcie zaproszenie do nawrócenia się, do którego Kościół was zachęca. Ktoś powie, jesteśmy zmuszani do tego, żeby pokutować, bo jak nie będę pokutował, to pójdę do piekła. A Matka Boża mówi, nie, nikt ciebie do tego nie zmuszy. Matka Boża mówi, przyjmijcie zaproszenie do nawrócenia się, do którego Kościół was zachęca. Tu nie ma ani jednego zdania, które by nas mogło do czegokolwiek przymuszać. Widzimy tutaj, jaka jest różnica? Że prawdziwa pokuta i umartwienie ma wynikać z miłości. A do miłości nigdy nikogo nie można nikogo zmusić. Cóż jest warta pokuta, do której ktoś jest zmuszony? Nic nie jest warta. Nic nie jest warta i będzie zupełnie nieskuteczna. Prawdziwa wartość pokuty jest właśnie wtedy, jeśli ja ją podejmuję z miłości.
z miłości do Boga. Wtedy dopiero rozumiem, o co chodzi w tym nawracaniu się. A więc mamy to przyjąć w pełnej wolności i z miłości do Boga. I dalej powie Matka Boża: proszę was o dzieła pokuty i nawrócenia. Niech modlitwie waszej towarzyszy wewnętrzne i owocne umartwienie. A więc widzimy, że kiedy Matka Boża prosi o, czy mówi o nawróceniu, to równocześnie prosi o modlitwę i o pokutę. To znaczy, że nie ma nawrócenia bez modlitwy i pokuty. Ktoś mówi: nawracam się. Ale jeżeli się nie modli i nie pokutuje, to się wcale nie nawróci. I nie ma nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, bez modlitwy i bez pokuty. Mogą być tylko co najwyżej jakieś pozory takiego prawdziwego nawrócenia. I jak tego nawrócenia nie ma, to bardzo szybko człowiek upada w grzechy. I może tutaj tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego tak często nam nie wychodzi nasze nawracanie się. No może właśnie dlatego, bo brakuje tej pokuty. Więc to jest wszystko bardzo ważne, co Matka Boża mówi. I dalej powie: umartwiajcie wasze zmysły, aby móc panować nad sobą i nad waszymi nieuporządkowanymi namiętnościami. I tutaj w pierwszym rzędzie mówi o naszych zmysłach. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ większość naszych grzechów wynika z tego, że nie potrafimy panować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi zmysłami. Z jednej strony są one dla nas wielkim darem. No myślę, że każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie, jak bardzo nieszczęśliwy może być człowiek, który nie widzi, nie może mówić, który nie słyszy. Jakże wtedy ich żałujemy, ale jakże rzadko dziękujemy Bogu za to, że nam niczego nie brakuje, że możemy podziwiać piękno świata, wsłuchiwać się w piękno muzyki, dźwięków, smakować, wąchać to wszystko, co Bóg dla nas stworzył. I to nas zachwyca. Bogu za to dziękować, ale niestety my tego wszystkiego nadużywamy. I zamiast Bożej chwały jest grzech i nasze nieszczęście. I nie bez powodu Matka Boża powie do dzieci w Fatimie, że najwięcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów zmysłowych, konkretnie grzechów nieczystych, z powodu grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu, także grzechów pijaństwa, grzechów obżarstwa. To wszystko to są grzechy zmysłowe, a my mamy, mówi Matka Boża, panować nad nimi, panować nad sobą samym, nad własnymi nieuporządkowanymi namiętnościami. Ja tutaj wspomniałem te podstawowe zmysły, jakimi są wzrok, słuch, dotyk, smak, węch. Ale są tacy uczeni, badacze, którzy twierdzą, że tych zmysłów jest w nas więcej. Konkretnie doliczono się 7 więcej zmysłów niż tych 5 podstawowych. Jakie to są zmysły te dodatkowe? A więc są to zmysły ciepła, równowagi, ruchu, języka, myśli, życia i zmysłu samego siebie. Może wielu z nas po raz pierwszy dowiaduje się, że są jeszcze takie dodatkowe zmysły. I kiedy Matka Boża mówi: umartwiajcie wszystkie wasze zmysły, no to pewnie też ma na myśli, żeby umartwiać te dodatkowe. I no, trzeba byłoby się zastanowić w takim razie, jak je tutaj umartwiać, bo chyba dość oczywiste jest, w jaki sposób mamy umartwiać te podstawowe zmysły, co do których właśnie przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że one tak bardzo często przyczyniają się do naszych upadków. Ale te dodatkowe, no na przykład ten zmysł ciepła, czy to znaczy, że ja mam się kąpać zawsze w zimnej wodzie? No niektórzy to lubią, ci, którzy morsują, mówią, że to jest nawet zdrowe. Ale ja myślę, że można to potraktować nawet w taki pewien symboliczny sposób, bo mówi się, że czasami potrafimy tworzyć sobie taką przestrzeń życiowego ciepełka i nie lubimy poza to ciepełko wychodzić. I umartwiać ten zmysł ciepła oznaczałoby szukać nie tylko tego, co jest dla nas wygodne, ale także umieć wejść w strefę niewygody. Dzisiaj bardzo ważne jest to, aby unikać strefy komfortu. Nieraz mówimy: ja tam wolę się w coś nie pchać, nie angażować, jest mi wygodnie tak jak jest, nie będę się specjalnie udzielał, nie będę sobie robił pod górkę, ktoś mnie prosi o pomoc, a to już sobie niech inni się tym zajmą, jest mi dobrze, jest mi ciepło, nie będę się w to wtrącał.
To nie o to chodzi. Doskonałym umartwieniem byłoby umieć wychodzić z tej strefy komfortu. Ktoś cię o coś prosi, na co nie masz najmniejszej ochoty, właśnie umartwiając się, zrób to. To jest już konkretna pokuta. Tylko zrób to z miłością, z radością. To wtedy ma przed Bogiem bardzo konkretną wartość. Potem mówi się o tym zmyśle równowagi. Jak mielibyśmy umartwiać ten zmysł równowagi? I to też trzeba tutaj podjąć w taki symboliczny sposób. Umartwiać zmysł równowagi oznaczałoby nie uciekać przed trudnościami życiowymi. A nieraz właśnie tak jest i to też poniekąd wiąże się z tym pierwszym zmysłem ciepła, że są ludzie, którzy potrafią stać w miejscu dosłownie przez całe swoje życie. Bać się podejmować jakiekolwiek decyzje. Na przykład jakieś osoby, które już dawno na przykład powinny wejść w małżeństwo. No nie. No nie, bo jest im wygodnie tak, jak jest wygodnie. U mamusi, u tatusia, będzie uprane, ugotowane, najedzone. Po co tam martwić się swoją rodziną? Albo na przykład ci, którzy boją się wchodzić, nie wiem, w takie bardzo zaawansowane wychowywanie własnych dzieci. A tam niech tam dziecko robi, co chce. Tam coś tam z niego będzie albo nie będzie. Więc nie uciekać przed trudnościami życiowymi. Wejść w to życie, także w to, co wiąże się z trudnością. Albo można też by powiedzieć, że ktoś nas wyprowadza z równowagi. I takie umartwienie zmysłu równowagi to byłoby zachować cierpliwość wtedy, kiedy ktoś nas denerwuje. Okazji do tego to mamy chyba każdego dnia. Ale róbmy to świadomie. I świadomie starajmy się zachowywać cierpliwość wtedy, kiedy ktoś nas drażni. Ilość takich sytuacji w życiu rodzinnym, czy małżeńskim, czy w ogóle. Tylko niech to będzie formą pokuty. W sercu powiedzmy, Boże, mam ochotę wybuchnąć, komuś tam natrzaskać, czy coś powiedzieć. Ale nie, będę pokutował, nic nie powiem, będę się uśmiechał. No, to myślę, że to jest coś bardzo ważnego. Tak samo starajmy się o to panowanie i cierpliwość. To jest właśnie pokuta, której dzisiaj tak bardzo trzeba. Zmysł ruchu, jak moglibyśmy go umartwiać. Ja myślę, że to też możemy zrozumieć w taki sposób, że dzisiaj wielu ludzi ma właśnie takie nieuporządkowane pragnienia być wszędzie, widzieć wszystko, o wszystkim słyszeć, dowiadywać. Są tacy, którzy potrafią zawalić swoje życie rodzinne, małżeńskie, studia, pracę, bo oto właśnie pojawiła się jakaś promocja, tanie bilety, więc muszę kupić ten bilet, wsiąść w samolot i polecieć, coś zobaczyć, bo tam jeszcze nie byłem, tego jeszcze nie widziałem. Dosłownie z takimi ludźmi się spotykam, umawiam się na coś i nagle słyszę, ta osoba dzwoni, nie no proszę księdza, nie będzie mnie, no bo właśnie jest taka teraz okazja, żebym gdzieś wyjechał, coś zobaczył, muszę tam pojechać. No ale wiesz, umawialiśmy się, trzeba to zrobić. Kto zrobi, jeżeli ciebie nie ma? No to może innym razem i tak dalej. I popatrzmy, ile jest właśnie takich sytuacji w naszym życiu. Nieuporządkowane pragnienie bycia wszędzie. I czasem to niszczy dosłownie życie nasze i życie innych ludzi. A więc to umartwienie byłoby podjęciem swoich zobowiązań, nawet wtedy, kiedy się taka przysłowiowa okazja trafi. Nie, nie muszę być wszędzie, nie muszę widzieć wszystkiego, nie muszę o wszystkim wiedzieć, bo wiem, że mam teraz swoje obowiązki, powinienem być właśnie tutaj, do czegoś się zobowiązałem, tutaj, teraz jestem. Myślę, bardzo ważna sprawa i jakaż okazja do umartwiania siebie, do pokutowania. Dalej, umartwiać zmysł języka, ten dodatkowy z tych zmysłów. No, sprawa myślę jasna i oczywista, bo Pismo Święte wiele razy wypowiada się na temat grzechów języka, a więc oszczerstwa, obmowy, kłamstwa, plotkowanie. Można by tutaj jeszcze mówić na ten temat długo. Każdy z nas na pewno wie, co ma na sumieniu, jeśli chodzi o nadużywanie tego języka. I mamy, jak to się mówi, umieć ugryźć się w język we właściwym momencie. Nie mówić zbyt wiele, a czasami właśnie nawet i umieć zamilczeć. I także nie powtarzać tego, co mówią inni, bo to też rodzi wielkie zło. Umieć zachować dla siebie to, co się usłyszało o kimś, na przykład złego, niepochlebnego. Dalej umartwiać zmysł myśli. I tu ponownie trzeba starać się myśleć o innych życzliwie.
strzec się niepotrzebnych myśli, szczególnie tych, które rodzą w nas negatywne uczucia, nienawiść. Tak szatan działa, że coś pojawi się w nas, jakaś myśl, podejrzenie, my to rozwijamy i się zaczyna później nieszczęście. Spotykam tego człowieka i już mój stosunek do niego jest negatywny. Trzeba też umieć panować nad wyobraźnią, ileż grzechów, także tych przeciwko szóstemu przykazaniu, rodzi się właśnie z powodu grzechów wyobraźni, tych obrazów, które gdzieś tam sobie tworzymy. Jak to bardzo może niszczyć i mężczyzn, i kobiety. O ile jednak mężczyźni mają większy problem ze zmysłem wzroku, tak właśnie w przypadku kobiet będzie to problem z wyobraźnią. Umartwiać zmysł języka, zmysł życia, no to może być dla nas trudne do wyobrażenia sobie, bo życie nam się kojarzy z czymś pozytywnym. Jak ja mam umartwiać swoje życie? Raczej trzeba byłoby to rozumieć w tym znaczeniu, kiedy ktoś mówi, żyję po to, żeby sobie użyć. Albo na przykład jestem królem życia. Tak dzisiaj funkcjonuje wielu ludzi. I to są pułapki. Umartwiać zmysł życia to jest właśnie umieć potraktować swoje życie jako dar od Pana Boga, ale nie po to, żeby sobie używać, ale po to, żeby je pojąć jako przestrzeń, która została nam dana, abyśmy mogli służyć innym ludziom, abyśmy mogli wypełnić swoje powołanie, spotkać się z Bogiem i się zbawić. Bóg dał nam życie po to, abyśmy dobrze przez nie idąc, czyli zachowując Boże przykazania, otrzymali życie wieczne. Czyli, że to jest etap przejściowy. A wielu z nas uważa, że to życie tu na ziemi to jest to życie zasadnicze i muszę żyć sobie na 100%, na 1000000%. Nie patrzę na nic, czy żyję w grzechu, czy nie, po prostu trzeba sobie użyć. Ale to się źle kończy. Użyjesz sobie życia tutaj na ziemi, ale stracisz szansę na życie wieczne. Wielu ludzi się skarży. Ja z mojego życia to nie mam nic. Muszę się na przykład opiekować moją chorą mamą, ojcem, dzieckiem. Albo na przykład ktoś powie, mi się życie w ogóle nie ułożyło. Miało być tak, a wyszło jakoś inaczej. Być może Bogu podziękujesz za takie życie, które ty nazywasz smutnym i niespełnionym. Ale może właśnie ono dało ci szansę na zbawienie. Może właśnie dzięki temu nigdy nie straciłeś z oczu nieba, Boga. Ale chyba wszyscy ci, którzy używali w pełni swojego życia, niestety tracili z oczu życie wieczne, tracili z oczu Boga. I to było dla nich wielkie nieszczęście. Dziś wielkim nieszczęściem jest to, że tak bardzo promuje się taki właśnie model życia. Ale pamiętajmy, były w historii Polski takie momenty, kiedy mówiono, używajmy sobie ile się tylko chce. Tylko zaraz potem przychodziły klęski, nieszczęścia, cierpienia, niewola. My obecnie teraz jesteśmy w takim punkcie. I to się dla nas skończy, nie daj Boże, ale jeżeli się nie nawrócimy, skończy się dla nas bardzo źle. I w końcu też jest taki zmysł siebie. I znowu, jak mamy umartwiać siebie? O co tutaj chodzi? Tu chodzi o nasze ja, o nasze ego. I umartwiać zmysł siebie oznacza oddalać z centrum siebie samego własne ja. Jak to się mówi, przestać się kręcić wokół samego siebie, wokół swojego pępka. Są tacy ludzie, którzy dosłownie, jedyną rzeczą, jaką potrafią się przejąć, to są oni sami, ich własne problemy. Nic dla nich nie istnieje, tylko właśnie ich problemy. I tutaj, żeby siebie umartwić, to znaczy nie bać się odpuścić, nie trwać uparcie przy swoim zdaniu czy racji, nie być przewrażliwionym na swoim punkcie. Nie być tym, który musi mieć zawsze ostatnie słowo, bo potem poznaje się ludzi zapatrzonych w siebie. Tutaj myślę też jest wiele okazji, byśmy się mogli umartwić. I potwierdzi to Matka Boża, która też odniesie się i do tych podstawowych zmysłów i do tych dodatkowych. I teraz właśnie chciałbym zacytować, co mówi dalej. Niech wasze oczy staną się prawdziwym zwierciadłem duszy. Otwórzcie je, aby otrzymać i dawać światło dobra i łaski. Zamknijcie je natomiast na wszelki wpływ zła i grzechu. A więc tutaj Matka Boża odnosi się już konkretnie do zmysłu wzroku. Mówi, że nasze oczy są zwierciadłem duszy. Absolutna prawda. Nieraz patrząc ludziom prosto w oczy, widzimy, co tam siedzi w środku. I nieraz można się przerazić. Wczoraj do mnie napisała pewna
młoda kobieta, która mówi: proszę księdza, poznałam, myślę, fajnego chłopaka, bardzo przystojny i tak dalej, ale kiedy ja patrzę mu prosto w oczy, to ja tam widzę ciemność. Ja tam widzę ciemność, coś mi się bardzo nie zgadza. Owszem, chłopak bardzo przystojny, atrakcyjny, mądry, inteligentny, ale w oczach coś mi się nie zgadza. Wolę trzymać się od niego z daleka. I dobrze, że tak mówi, dobrze, że tak myśli. Bo przez oczy przebija to, co się dzieje w naszej duszy. Albo przebija światło naszej duszy, albo przebijają te duchowe ciemności. Dlatego Matka Boża mówi: otwórzcie swoje oczy, aby otrzymać i dawać światło dobra i łaski. Otworzyć oczy to znaczy otworzyć je na Jezusa, na Jego obecność w swoim życiu. Na to, że jest, modlę się, przystępuję do sakramentów, szczególnie spowiedzi świętej. Czynię swoją duszę piękną, jaśniejącą i to światło zaczyna później przebijać przez mój wzrok. A mówi Maryja: zamknijcie te oczy na wszelki wpływ zła i grzechu. I tutaj jest właśnie wielkie pole do naszego umartwiania się, bo my źle korzystamy z daru wzroku. Ile grzechów się z tego bierze. Ja już kiedyś mówiłem na rekolekcjach ten przykład, ale tutaj też powtórzę. Była msza uzdrowienie, na której pojawił się niewidomy człowiek, którego wielkim marzeniem było odzyskać wzrok. Usłyszał: ten kapłan ma wielką łaskę u Boga, kiedy się modli, Bóg go wysłuchuje. A więc podchodzi do tego kapłana i mówi: proszę księdza, niech się ksiądz za mnie modli, ja chcę widzieć, ja chcę widzieć. No to kapłan modli się nad nim, ale po kilku minutach przerywa i mówi: otrzymuję od Pana Boga słowo, że jeżeli dalej się będę nad tobą modlił, to odzyskasz wzrok, ale będziesz potępiony na wieki. Czy mam się dalej nad tobą modlić? Wszyscy, którzy to słyszeli, byli zdumieni. No jak? Tutaj z jednej strony Bóg mówi, że mogę przywrócić wzrok, ale zaraz potem będziesz potępiony na wieki. O co tu chodzi? Ten mężczyzna bez słowa wstał i wyszedł. Nie chcę, żeby się ksiądz nade mną modlił. Potem ktoś go dogonił i pytał: co się dzieje? Czemu odchodzisz? Przecież mogłeś widzieć. I on mówi: bo Jezus zna moje wnętrze. Nie chodziło o to, że ja chciałem widzieć świat i to wszystko, czego nigdy nie widziałem. Ja miałem jedno główne pragnienie. Ja chciałem w końcu zobaczyć to, o czym opowiadali mi inni mężczyźni, co oni tam widzą w tych gazetach, w tych programach z kobietami. Te niemoralne obrazy i treści. To chciałem zobaczyć. Tego był ciekaw. Jezus o tym wiedział. I powiedział: przywrócę ci wzrok. Ale ty ten wzrok źle wykorzystasz i będziesz potępiony na wieki. Bóg ostrzega. Ale iluż dzisiaj, i mężczyzn, i kobiet niestety wchodzi w to zło. Dla wielu to już w ogóle nawet nie jest grzech. Nawet się z tego nie spowiadają. A ten problem dotyka i dorosłych, i młodzież, i dzieci, i starszych. I to jest nieszczęście. Jak bardzo źle z tego zmysłu korzystamy. Mówi dalej Matka Boża: niech wasz język wypowiada słowa dobroci, miłości i prawdy. Niech najgłębsza cisza otacza zawsze powstanie każdego słowa. A więc Matka Boża nie mówi tego, czego nie mamy mówić, ale mówi to, o czym mamy mówić. A więc jest to przekaz pozytywny. Wypowiadaj słowa dobroci, miłości, prawdy. O to się troszcz. Zastanów się najpierw, co wypowiesz. Czy to zrodzi dobro w drugim człowieku, czy zło? Czy to zrodzi miłość w tobie i w drugim, czy raczej niechęć i nienawiść? Czy to, co mówisz, jest prawdą, czy półprawdą, czy kłamstwem? I mówi Matka Boża: niech najgłębsza cisza zawsze otacza powstanie każdego słowa. Mówi się, mądry człowiek potrafi milczeć i najpierw milczy, zanim coś powie. Tylko głupi bez zastanowienia będzie się odzywał. Dziś trzeba tej ciszy, trwać w ciszy, żeby nabywać mądrości, żeby się zastanowić nad tym, co chcesz mówić, co się dzieje w tobie, w twoim sercu. My się tej ciszy boimy, przed tą ciszą uciekamy. Niektórzy wręcz reagują alergicznie. Czasami tak widzę u młodych ludzi, jak są w kościele, no nie mogą wytrzymać tej ciszy. Po prostu jakby coś ich tam kłuło. Jak najszybciej, niech się coś tu zacznie dziać, bo jest cisza. To jest coś bardzo złego. A więc umartwiać siebie to także szukać tej ciszy, która sprzyja naszemu językowi. I dalej Matka Boża powie: niech wasz umysł otwiera się tylko na myśli pokoju i miłosierdzia, zrozumienia i zbawienia. Niech osąd i krytyka, a tym bardziej złośliwość i potępianie nigdy nawet go nie dotkną.
A więc tutaj przełożenie na nasz umysł tego, co dotyczyło języka. Myśleć tylko o tym, co niesie pokój, miłosierdzie, zrozumienie, zbawienie. Nigdy nikogo nie osądzać, nawet w myślach, nie krytykować, ani tym bardziej być złośliwym czy potępiającym. Bóg zna nasze myśli, to jest właśnie cała sprawa. I w końcu też mówi Matka Boża i o tym właśnie ja, niech wasze serce zdecydowanie się zamknie na wszelkie nieuporządkowane przywiązanie do samych siebie, do stworzeń, do świata, w którym żyjecie, aby mogło się otworzyć na pełni miłości do Boga i do bliźniego. Mamy czasami w sobie takie nieuporządkowane przywiązanie do samych siebie, do stworzeń, do świata. I te przywiązania później, kiedy są zrywane przez Boga, przez różne okoliczności, czy w ogóle przez życie, to potem okazują się dla nas niestety przyczyną wielkich grzechów i upadków. Była historia pewnej kobiety stosunkowo młodej, umierającej z powodu raka piersi, która miała w sobie wielki bunt do Pana Boga, oskarżała Go: Boże, przez Ciebie umieram, a jeszcze tyle mogłam w życiu osiągnąć, dokonać. Chciała zwiedzać świat, spotykać się z różnymi ludźmi. Nie mogę, umieram, bo Bóg mi dał chorobę. I w tym zaślepieniu nawet nie zobaczyła, że to wcale Bóg nie był winien, że to była wina człowieka, jakiegoś lekarza, który coś zaniedbał, coś źle zrobił, zdiagnozował. Oczywista, pewna wina, ale ona skąd? To Bóg jest winien. I to zrodziło w niej bunt, nie chciała przystąpić do spowiedzi, komunii. No to było właśnie wszystko spowodowane jej niezdrowym przywiązaniem i do siebie, i do stworzenia, i do świata. Owszem, miała prawo mieć w sobie taką niezgodę na to, że umiera jako, jak powiedziałem, stosunkowo młoda kobieta, ale jednak te więzy, które w sobie miała, nie pozwoliły jej spotkać się z prawdą, spotkać się z Bogiem. I warto tutaj nieraz poczytać biografię niektórych świętych, młodych osób, młodych kobiet czy mężczyzn, którzy umierali z różnych powodów, nieraz właśnie z powodu chorób i zostawiali swoje życie, plany, dzieci, rodzinę i nie mieli w sobie buntu. Oni nigdy nie byli przywiązani do niczego poza samym Bogiem. I tutaj też jest okazja, aby się umartwiać, by się nigdy nie przywiązywać do niczego, co by mogło nas zamknąć na samego Boga. I powie dalej Matka Boża, na czym musimy się skupiać? Na miłości. Wielu moich upadłych synów bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś dla osiągnięcia zbawienia waszej czystej i nadprzyrodzonej miłości. A więc owocem tych umartwień, tej pokuty, będzie nasza czysta i nadprzyrodzona miłość. To jest właśnie owoc pokuty. I tego dzisiaj potrzebują ludzie. Takich ludzi, świadków czystej, nadprzyrodzonej miłości, którzy przyniosą im prawdziwego Boga. I mówi dalej Maryja: w moim niepokalanym sercu wychowam was wszystkich do czystej miłości. Oto pokuta, o którą was proszę. Oto umartwienie, które powinniście praktykować, aby przysposobić się do oczekujących was zadań i uciec przed niebezpiecznymi zasadzkami zastawionymi przez mojego przeciwnika. A więc zamiast tych umartwień typu cukierki, nie wiem, mięska czy kiełbaski w piątek, cała lista przeze mnie tutaj wyjaśniana różnych umartwień, które możemy podjąć już od dziś, każdego dnia, nie czekać na Wielki Post. To jest to, czego chce od nas Matka. To jest to, co nas będzie zmieniać, przybliżać do Boga. I dalej Matka Boża: potrzeba tylko czystości, ciszy i wierności. Czystość, cisza i wierność, aby kroczyć każdego dnia w stronę Jezusa ukrzyżowanego. I powie, to jest droga wyrzeczenia, doskonałego posłuszeństwa, cierpienia, ofiar. Droga, która prowadzi na Kalwarię. Droga, gdzie będziecie dźwigać każdego dnia wasz krzyż, idąc za Jezusem, aż do wypełnienia się Paschy. A więc Matka Boża mówi, to jest bardzo trudna droga. Droga krzyża, wymagająca, nie taka łatwa, jaką nam by się wydawało, że możemy iść i chcielibyśmy iść. Ale właśnie dzięki takiemu życiu, takiej drodze, wielkie dobro zacznie pojawiać się w naszym życiu i Maryja w pełni będzie mogła nas używać jako swoje narzędzia, narzędzia prawdziwej miłości w świecie. Amen.